Cześć, cześć, cześć. Dajcie znać, czy mnie widać. Mam nadzieję, że wszystko u was ok. No i że mnie słychać. Jeśli mnie słychać, to już tutaj patrzę na czat. Na razie nic nie piszecie, więc ja sobie tutaj pogadam. Ale dajcie mi koniecznie znać, czy mnie słychać, bo miałem już dzisiaj inną awarię, o której za chwilkę powiem. Paweł, dlaczego stream nazywa się awaria? Właśnie dlatego nazywa się awaria, bo miałem drobną awarię, jeśli chodzi o sprzęt do nagrywania. Coś, aparat nie domógł, po prostu nie działa autofokus. Nie wiem za bardzo czemu. No ale to, tak jak mówię, już myślałem, że nie uda mi się tego odpalić, ale w jednym trybie zadziałało poprawnie i przyjrzę się temu jutro, co to się mogło tak naprawdę stać. Dobra, widzę, że widać, słychać, super. Cieszy mnie to bardzo. Włączymy sobie w takim razie okienko tutaj z waszym czatem, żebyście widzieli w sumie to, co ja i w tym momencie, kiedy ja to widzę. Także tak jak mówiłem, tutaj miałem drobną awarię i w związku z tym też postaram się, no nie mogłem za bardzo tutaj, nie udało mi się nagrać odcinka na jutro, postaram się go jeszcze nagrać dzisiaj w nocy, natomiast no nie obiecuję, ale tak jak mówię, najwyżej podeślę odcinek, który nie był zaplanowany, po prostu mam jeszcze jeden taki odcinek w zanadrzu, który być może nie jest takim typowym projektowym odcinkiem, natomiast myślę, że żebyście mieli co oglądać, to najwyżej jutro go po prostu udostępnię zamiast tego, co miałem robić, bo troszeczkę no, nie zdążę po prostu tego, co chciałem niestety. Natomiast jeszcze z takich informacji to mam do was pytanie i zrobię sobie tutaj taką ankietę w tym momencie, jak z wami rozmawiam. W ankiecie będzie pytanie, czy odcinek o SP Easy i czujniku smogu, czyli ostatni odcinek, który jest na kanale, się wam podobał. Już tutaj sobie to opublikuję, tak żebyście mogli odpowiedzieć. I to pytanie nie jest zadane przez przypadek. Po prostu od dłuższego czasu jest to najmniej oglądany film na kanale IoT, czy też poprzedniej wersji nawet na inteligentnym kanale Szmala, jak było mniej tych subskrybentów, no to jeszcze takiej premiery, szczerze mówiąc, nie miałem. I teraz zastanawiam się, dlaczego tak jest, bo sam film ma dosyć pozytywne oceny. Komentarzy może nie jest dużo, ale te, które są, to również świadczą o tym, że film się wam podoba. Zresztą często słyszałem takie zdanie tutaj chociażby na czacie, że właśnie te filmy ostatnio stały się trochę mało konkretne, a ten myślę był bardzo konkretny. Natomiast oglądnęło go was tylko 3000, co tak jak mówię, no było takim trochę demotywatorem dla mnie, z tego względu, że myślałem, że jednak troszeczkę będziecie tutaj bardziej zainteresowani takimi tematami. Ale no, tak jak mówię, dlatego też ta ankieta, którą właśnie w tym momencie odpaliłem i w zakładce społeczność powinniście ją w tym momencie na YouTubie widzieć, także możecie mi tutaj odpowiedzieć na to moje pytanie. I no, z tego względu, bo chcę robić też content, który wy będziecie chętnie oglądać, więc tak jak tutaj mówiłem. Natomiast zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jak sobie oglądałem tutaj, zaraz wam to pokażę zresztą, tak żebyście widzieli też to, co ja, tak żeby to wszystko było jasne, albo starczy w sumie, że wam powiem. Generalnie chodzi o to, że te live'y, które są robione co niedzielę, nie wiem, czy jakoś dziwnie nie zaburzają mi algorytmu, bo film, który był w poniedziałek, ale nie był poprzedzony niedzielnym live'em, trafił do największej ilości osób. Słuchajcie, tutaj mamy tam, nie wiem, 40 tysięcy już w tym momencie, zaraz sobie to sprawdzę, tutaj wejdę do YouTube Studio i już wam powiem, jak to tutaj mniej więcej wygląda. Tak, jest to filmik "Zmień ekran laptopa w monitor" i tu jak widzicie jest tych odwiedzin tam ponad 40 tysięcy, no i film całkiem fajnie sobie radzi.
Natomiast przed tym filmem właśnie nie było tego niedzielnego live'a. I nie wiem, czy ja jakoś źle nie wpływam na ten algorytm po prostu goglowski w ten sposób, że w niedzielę robię tego live'a i dlatego te filmy potem nie są jakoś boostowane po prostu. Nie wiem, być może już Google uważa, że ten live to jest już po prostu tym takim filmem docelowym. I zamierzam zrobić kilka eksperymentów teraz w przyszłości właśnie z tym tematem. Za tydzień zrobimy sobie tak, że za tydzień live'a nie będzie w niedzielę i zobaczę, jak wygląda poniedziałkowy odcinek. Czy on będzie, że tak powiem, w średniej kanału, czy będzie powyżej tej średniej. Zobaczymy, jak to wygląda. Czy na przykład też będzie jakiś taki strzał, jak ten odcinek Czujnik Smogu DIY Software, czyli, no słuchajcie, 3000 wyświetleń, tylko ponad. Także ciekawi mnie to i w zależności od tego, jaka będzie jakby reakcja na ten odcinek, no to będę podejmował dalsze kroki, bo być może dla live'ów stworzę kolejny kanał, tak żeby nie wiązać tych rzeczy ze sobą, bo nie chciałbym rezygnować po prostu z tego spotkania z wami coniedzielnego, bo lubię te live'y po prostu, muszę wam powiedzieć wprost, że je lubię. Lubię z wami rozmawiać, dlatego nie chciałbym po prostu z tego rezygnować. Natomiast jeśli się okaże, że faktycznie będzie taka sytuacja, że po prostu te live'y zaburzają tutaj mi ten algorytm i przez to te filmy, nie wiem, być może powiadomienia nie przychodzą czy coś, bo jest za mała różnica po prostu czasu pomiędzy jednym i drugim materiałem, no to będę musiał pomyśleć albo nad tym, żeby bardziej rozłożyć właśnie całość tutaj w dniach tygodnia, czyli żeby nie było jednego po drugim, niedziela, poniedziałek, tylko spróbujemy, tylko tak mi akurat, kurczę, pasuje i to jest troszkę taki smuteczek, no ale spróbujemy najpierw tak, że właśnie zrobię sobie w inny dzień tygodnia ten odcinek projektowy. Być może faktycznie, tak jak planowałem na początku, będą te odcinki projektowe wtedy w piątek i to wszystko wtedy fajnie będzie się składać. No a być może trzeba będzie to zrobić na zupełnie innym kanale. Jeszcze myślałem o tym, żeby może live'y przenieść tylko na Facebooka, ale nie wiem, co wy na ten temat myślicie, to mi napiszcie w komentarzach. Także takie tutaj newsy na dzisiaj są moje dwa dla was, czyli jeden taki, że coś mi szwankuje kamera, a drugi jest taki, że muszę trochę powalczyć z tym algorytmem YouTube'owym, bo mnie dosyć mocno rozczarował i słuchajcie, przy prawie już 50 tysiącach subskrybentów to naprawdę takie 3000 wyświetleń tego ostatniego filmu, to było takim trochę strzałem. Albo po prostu się wam ten film nie podobał. Jeśli tak, to również naciśnijcie tam w tej ankiecie, dajcie mi znać, bo po prostu chcę od was jakiś konkretny feedback, jak to w ogóle wygląda. A tymczasem przejdźmy do standardowego Q&A i już tutaj sobie poczytam wasze pytania. Dobra. Już czytam wasze pytania. Właśnie, tutaj ZTMF pisze, jak dla mnie jeden z lepszych materiałów, jak dla mnie bardzo ciekawy. Zrób film, jak się kopie krypto na Raspberry Pi. No, teoretycznie na wszystkim się da kopać krypto. Tylko jaki jest sens robienia tego na czymś po prostu tak niewydajnym. No ale tak jak mówię, to na pewno by miało faktycznie wyświetlenia Fireman, więc być może faktycznie powinienem robić wszystkie odcinki takie wow, prawda? Tak jak chociażby radiówka szybka jak Światłowód. Jeśli jest ten element wow, to lubicie na pewno te filmy oglądać. Natomiast chciałbym, żeby tak czy siak co jakiś czas pojawiały się też takie rzeczy bardzo konkretne. Dobra, czytam tutaj dalsze wasze komentarze. Deymar tutaj napisał, teraz to można za grosze kupić gotowy czujnik PPM. I nikt się w składanie nie bawi, stąd też nikłe zainteresowanie. No, powiem tak, masz trochę w tym racji, natomiast wiesz co, wydaje mi się, że akurat ten odcinek był bardziej w ogóle nastawiony na pewne
funkcje ESP Easy, chociażby reguły, które tam były no, dosyć takie, które można zastosować w innych też, chociażby timer, który można zastosować tam w innych czujnikach i jednak tutaj bardziej kwestia zainteresowania samą tematyką, a myślę, że to już mniej jest rzeczy, nie wiem, co by to musiało być, żeby było bardziej zbliżone do tematyki IoT niż chociażby taki właśnie czujnik. I chciałem jeszcze zrobić trzecią część, gdzie właśnie o wysyłaniu danych do chmury byłby odcinek właśnie na ThingSpeak, natomiast no troszkę tutaj wstrzymałem jakby nakręcenie tego odcinka z tego względu na niskie zainteresowanie, bo skoro pierwszy odcinek miał tam, nie wiem, 8000 wyświetleń, drugi miał 3, to ten trzeci by miał chyba 1000 po prostu, więc tak jak mówię, no niekoniecznie jestem przekonany, czy to jest dobra droga. Tutaj widzę, że są też sugestie, że być może dlatego, że odcinek był dwuodcinkowy, kwestia tematu. Live, tutaj Paweł napisał, live nie ma nic do tego, odcinek był zbyt niszowy. Być może, natomiast no tak jak mówię, wydaje mi się, że już były takie niszowe odcinki na tym kanale, chociażby na temat tego multisensora na przykład. To też jest przecież niszowa sprawa. Jestem bardzo ciekawy, jaki procent was zrobiłoby czujnik multisensor, a jaki procent z was zrobiłoby taki czujnik smogu. Natomiast jak pokażę czujnik Geigera, to też jestem ciekawy. Tu myślę, ja czuję, że czujnik Geigera by zdobył olbrzymie tutaj zasięgi. Natomiast no, kurczę, no ten czujnik smogu też myślałem, że tak będzie, no ale się widocznie się pomyliłem. Tutaj spróbuj wrzucić odcinek przed live'em albo film w środku tygodnia. No właśnie, Piotr, będę takie rzeczy próbował robić i zobaczymy. Na pewno dojdziemy do jakiejś rutyny, która jakby będzie najlepsza dla mnie i dla was. Tutaj jeszcze, że mogłem dostać Shadowbana od YouTube'a, ale no pytanie jest takie, za co bym tego Shadowbana dostał. Ani nie ma, że tak powiem, wulgaryzmów, czy to w filmach, czy na live'ie, no nie robimy takich rzeczy. Ani nie ma kontrowersyjnych tematów, bo nie rozmawiamy na tematy polityczne, czy właściwie jakiekolwiek tak naprawdę, które mogą być kontrowersyjne. No, nie za bardzo widzę tutaj możliwość, żeby to było jakieś tam celowe działanie czegoś. Jestem jakby jak najdalej od jakichś teorii spiskowych dotyczących właśnie tego typu rzeczy. Także tutaj no nie sądzę. Myślę, że to po prostu jest też częściowo temat algorytmu i powiem wam, czemu też podejrzewam te live'y, bo w ogóle sam odcinek miał bardzo mało wyświetleń z powiadomień na przykład. I tak naprawdę te przez pierwszy dzień wszystkie wyświetlenia chyba były, czy tam zdecydowana większość z funkcji przeglądania i to było tak mizernie zrobione, że hej. I wiem w ogóle, że do was też nie dochodzą powiadomienia, chociażby z poprzedniego live'a. No i tutaj faktycznie no coś jest nie tak, ale to też nie odbierałbym w kontekście teorii spiskowej, czy jakiegoś Shadowbana, którego bym dostał. Tylko po prostu jakaś zmiana algorytmu, która sprawiła to, że nie dostajecie tych powiadomień. Także tutaj jakby no byłbym też, no nie doszukiwałbym się jakiegoś drugiego dna. Po prostu muszę po prostu lepiej to ogarniać i tyle. No właśnie, młody. Młody napisał tutaj komentarz dotyczący tego, co mówiłem, żeby przenieść live'y na Facebooka i młody napisał, że nie ma Facebooka, więc odpada. No i ja sobie zdaję właśnie z tego sprawę, że do wielu z was bym nie dotarł tylko przez Facebooka, dlatego no tak rzuciłem po prostu tylko ten temat. No ale jeśli już się pojawiają takie komentarze, no to nie chciałbym nikogo tutaj ograniczać. Dobra.
Tutaj no, kolejny komentarz odnośnie tego, że gotowych jest zbyt wiele. Być może, Dominik, właśnie być może tak. Mogłem jeszcze dać taką opcję w ankiecie, że czujnik spoko, ale już jest dużo gotowych opcji i dlatego jakby jest to temat już teraz troszkę mało ciekawy. Dobra, odpowiadam na pytanie teraz Michała H. Jaką szafę rag masz? Nie, to nie jest Spas, to jest, słuchaj, Tignati, taka firma. I to jest generalnie polski producent, o ile się nie mylę, albo importer co najmniej. Ale z tego co wiem, to tutaj osoby w inteligentnej grupie mówiły mi, że oni tu produkują te szafy. I no, kiedyś w ogóle zrobię albo bliżej niż dalej zrobię w ogóle odcinek, bo jestem, to jest, niestety nie jest to sponsorowane, bo chętnie bym taką szafę dostał za darmo od tej firmy. Natomiast szafa była o tyle fajna, że jest to chyba jedyny model, jaki znalazłem w całym necie w tym momencie, który miał możliwość od razu drzwi z siatki mesh, czyli znaczy siatka mesh, może za dużo powiedziane, ale z blachy perforowanej, o, tak bym to ujął, a nie szybki, bo reszta szaf w tych rozmiarach była opcja po prostu taka, żeby była szyba, a to mi zupełnie nie pasowało. A do tego jeszcze, no tutaj wszystkie takie elementy, jakieś wymiary i inne rzeczy mogłem sobie zrobić indywidualnie. Natomiast szafa nie była tania, bo zapłaciłem, znaczy nie była tania, no stosunkowo patrząc na to, co jest na Allegro, to nie była tania, bo wydałem na nią chyba 1500 zł, plus minus, może 1600 nawet. Natomiast powiem wam, że na przykład w piwnicy, tam gdzie mam takie rzeczy, jakieś serwery, jakieś serwer NAS też, UPS-a na przykład, to tam miałem to zrobione na ramie firmy Landberg chyba, o ile się nie mylę. To też wam, zresztą przypuszczam, że na przykład jak był odcinek o serwerkach NAS, to tam był pokazany, tamta szafa była pokazana, także możecie sobie zerknąć, jeśli będziecie mieli jakieś pytania na temat tej właśnie, tego open racka, że tak się wyrażę, to też chętnie na każde odpowiem, bo jest to fajna i tania opcja, zwłaszcza, że ja ją kupiłem jeszcze taniej niż, ona normalnie kosztuje tam, nie wiem, 4-5 stówek, a ja ją kupiłem jeszcze taniej, bo było to jakieś odpakowane pudełko, może gdzieś była jakaś wgniotka, w każdym razie kupiłem to w którymś, już nie pamiętam nawet w którym sklepie, ale jako outlet, więc za pół darmo to dostałem. No problem był tylko taki, że troszkę było to jakby przyleciało na palecie, a całość, no i całość była tak porozrzucana troszeczkę i trochę musiałem się naszukać pewnych rzeczy, żeby to poznajdywać. Natomiast, dobra, oglądam tutaj dalej wasze komentarze. Natomiast dzisiaj będzie dosyć szybki film. Waiting on today się pyta, ktoś wie, dlaczego nie wyświetlają się moje komentarze. Myślę, że się wyświetlają twoje komentarze. Nie widzę tutaj wcześniej, żebyś miał coś zablokowanego. No nic tutaj takiego nie widzę. Krzysztof Ibong napisał jeszcze tutaj taki komentarz. Popatrz na to z innej strony, temat komputera, czyli IT plus IoT plus młodsze pokolenie. No być może, zobaczymy. Zobaczymy, jak łapną takie tematy właśnie bardziej ogólne, bo tutaj szykuje się w najbliższym czasie, oprócz oczywiście sponsorowanego tematu, który muszę zrobić jeszcze w tym miesiącu, czyli tego systemu Osram Smart Plus, to właśnie albo będę robił odcinek o routerach generalnie i na co zwracać uwagę przy zakupie i zwłaszcza właśnie w kontekście inteligentnego domu, IoT i tak dalej.
Oraz będę robił, i to zobaczymy, bo ten odcinek dotyczący sieci zażarł bardzo, bardzo fajnie, okablowania oczywiście, o to mi chodzi, więc to będzie jakby przedłużenie trochę tego cyklu. Natomiast no zobaczymy też, jak będzie wyglądał odcinek, i to jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał odcinek z takim ekstremalnym podkręcaniem Raspberry Pi. I też jestem ciekawy, jak ta oglądalność wyskoczy. Bo słuchajcie, YouTube tak działa troszkę ciężko, jeśli chodzi o kanały edukacyjne w ogóle, bo przynajmniej, o na przykład, o ile się nie mylę, to taki największy youtuber technologiczny Linus z kanału Linus Tech Tips, swoją drogą polecam wam ten kanał, jeśli jeszcze ktoś z was o nim w ogóle nie słyszał. Oni robią co jakiś czas różne eksperymenty właśnie na temat algorytmu Google. I na przykład Linus robił eksperyment chociażby na temat miniatur. I tam, gdzie była jego głowa w miniaturze, no to algorytm dużo lepiej traktował te rzeczy, więc oni większość miniatur mają z głową prowadzącego plus element, więc zwróćcie uwagę, tak to wygląda. Też być może to przetestuję, o ile zniesiecie wygląd mojej głowy po prostu w takiej ilości. Natomiast to była jedna rzecz, a druga rzecz, o której mówił, to była taka, że jakby algorytm jest w stanie tak już w tym momencie wybadać sam content, który jest w danym filmie, że wie na przykład, czy prowadzący jest jakiś rozentuzjazmowany, czyli jest taki wielkie wow, można powiedzieć. I te odcinki, które są takie, jakby emanują podnieceniem, można powiedzieć, są dużo mocniej promowane. I tak jak mówię, no to wierzę temu, co ta osoba mówi, bo uważam, że jest mega kompetentny nie tylko właśnie w temacie technologicznym, ale w temacie algorytmu YouTube'a, bo Linus zrobił z tego taką, no dobrze działające przedsiębiorstwo. Oni mają kilka kanałów, zatrudniają kilkadziesiąt osób i ogląda się te rzeczy fantastycznie. Także myślę, że wie, co mówi. Natomiast jakby nie wyobrażam sobie tutaj tego, że tworząc taki content typowo edukacyjny, za każdym razem będę tak jakby podekscytowany, no bo nie da się chyba zrobić czegoś takiego, żeby po prostu w ten sposób to robić. Jeśli jest coś wow, no to faktycznie wtedy jest wow. Natomiast jeśli mówimy tu na przykład o regułach WSP Easy, no to ciężko być tym jakby podekscytowanym. No oprócz tego, że samo w sobie to jest bardzo fajne, że nie pełni to roli tylko i wyłącznie przystawki do właśnie jakiegoś systemu inteligentnego domu, tylko może działać samodzielnie. Dobra, słuchajcie, już tutaj sobie, o, tutaj Michała coś YouTube, nie wiem czemu, zatrzymał. Tak, najfajniejsza, tutaj Piotr Romaniuk napisał, najfajniejsza szafa rack to stolik z IKEA za 25 zł. No, oczywiście pokazałbym wam jeszcze lepsze prowizory, tak naprawdę. A stolik z IKEA nadaje się praktycznie do wszystkiego, tylko jest jeden problem, jeśli tylko troszeczkę wilgoci się dostanie właśnie do stolika z IKEA, no to on się wygina, w środku jest po prostu taki plaster miodu z tektury, no i to wszystko jakby, no, szlak trafia, można powiedzieć. Dobra. Słuchajcie, teraz będę czytał komentarze od tyłu. A, w ogóle. Mam do was pytanie, bo tutaj namawiam Asię, żeby ze mną robiła te live'y. Właśnie z tego względu, żebym czytał wszystkie te wasze pytania, albo żeby mi podsuwała jakieś po prostu pytanie, na które teraz powinienem się tutaj rozgadać. Co więcej, kontrolowałaby mnie troszeczkę, jeśli na jakiś temat mówiłbym za dużo. I co wy myślicie? Co wy myślicie na ten temat? Myślę, że będzie fajnie, a przynajmniej wy będziecie patrzeć na kogoś ładniejszego ode mnie, więc myślę, że to też by było takie pozytywne jeszcze pod aspektem wizualnym, czysto.
Dobra, czytam te, czytam teraz wasze komentarze. Zrób odcinek o Kodi, to powinno chwycić. Krzysztof, nie wiem, czy zrobię odcinek o Kodi, natomiast chcę zrobić teraz też w najbliższym czasie taki odcinek o Nvidia Shield, ale nie jako tak jakby te rzeczy, które widzieliście na pewno na YouTubie, już inne tego typu materiały, tylko raczej na temat wad Nvidia Shield, czyli co się zepsuło, bo się zepsuło, też jakie są błędy w softcie w Nvidia Shieldzie. I na przykład teraz chociażby jest taki błąd, przynajmniej w aplikacji na iOS-a, że za każdym razem, jeśli tylko wygasimy ekran, musimy wpisywać kod po prostu parowania, no i jest to praktycznie uniemożliwia parowanie, zrobienie pilota z telefonu na ten moment. No i przypuszczam, że kiedyś to naprawią, natomiast z tym parowaniem to często były problemy akurat przy Nvidia Shieldzie. Bardzo często było tak właśnie, że przy jakimś wygaszaniu, przy takich rzeczach i próbie ponownego połączenia albo soft zgłaszał, że jest jakby ten box niewidoczny, że jest offline i tak dalej. Więc to jest duża bolączka Nvidia Shielda, natomiast jeśli chodzi o jakby piloty standardowe, które są dołączone do zestawu, to tam nie ma problemu żadnego z parowaniem. I tak właśnie tego typu rzeczy. Więc myślę, że to będzie ciekawe też pod takim kątem właśnie osób, które mają nawet takie, te, że tak powiem, boksy i będą wiedzieć też na przykład, co zrobić, żeby sobie z jakimś problemem poradzić, bo na przykład pad do Nvidia Shield jest wadliwy i on jest standardowo, słuchajcie, wadliwy, bo wpada po pewnym czasie w drift, czyli my niczego nie naciskamy, a tutaj joystick sam przechodzi tam, ten analogi oczywiście, same tam driftują w którymś kierunku. I tu też jest bardzo prosta rada na to, i tania jeszcze w dodatku, także praktycznie nie kosztuje nas to prawie że nic. I możemy samodzielnie sobie z tym poradzić. Natomiast no, nie widziałem jakby tego typu filmów i dlatego wydaje mi się, że byłyby ciekawsze niż jako takie porównanie funkcjonalności tych rzeczy, na przykład do tego Mystica czy czegokolwiek tak naprawdę innego. Dobra, czytam dalej wasze komentarze. Zobacz Daniela Rakowieckiego, jak jego żona podbija oglądalność. No zobaczę sobie, bo na razie nie wiem, o kim mówisz. Natomiast zerknę sobie na to. Dobra, dobry pomysł. Zasią, świetny pomysł. Dobra, cieszę się, że się wam ten pomysł podoba, bo będę miał lewara, żeby tutaj ją zachęcić, bo Asia jest dosyć nieśmiała, jeśli chodzi o takie tego typu występy przed szeroką publicznością, bo słuchajcie, to nie jest takie hop-siup tutaj siedzieć przed wami i w tym momencie jest wprawdzie 125 osób, ale już chyba było dzisiaj też 190. Przy tego typu live'ach to naraz tutaj potrafi siedzieć 200-300 osób. Więc to nie jest też takie... Tutaj jest... Wchodzi element tremy oczywiście, nie? Nawet sobie nie zdajecie sprawy, te filmy, które tam są pierwsze na przykład na kanale, jaki ja miałem problem, żeby się w ogóle wysłowić tutaj, powiedzieć jakieś jedno zdanie, praktycznie co jedno zdanie musiałem robić cięcie, bo pomimo tego, że normalnie jestem bardzo taką wylewną osobą, to jednak kamera jest w stanie tutaj zmienić wszystko i osoby, które wydają się, że są wygadane i nigdy nie brakuje im słów po prostu ani języka, no to nagle się okazuje, że jest cisza, nie wiemy co powiedzieć i niestety tak to wygląda, więc tutaj uważam, że
Zwłaszcza jeśli jeszcze zdaję sobie sprawę, że jeśli powiem jakąś bzdurę, to zaraz mnie tutaj ktoś, że tak powiem, od czci wiary odsądzi. Ale to mnie cieszy, bo na przykład ja zawsze lubię uważnych obserwatorów, czyli jeśli znajdziecie jakiś błąd na przykład w którymś z moich odcinków, to mnie to cieszy. Zazwyczaj przyklejam taki komentarz. Znacie, takie rzeczy się nie zdarzają często. Ale zazwyczaj przyklejam wtedy taki komentarz, chociażby dlatego, żeby na przykład albo jeśli zapomnę o czymś wspomnieć, co się czasem jednak zdarza, to wtedy przypinam na przykład na górze taki komentarz, żebyście również go widzieli, żeby osoby, które akurat na przykład natrafiłyby na podobną sytuację, to żeby wiedziały, że może się tak stać i mnie to cieszy, bo wtedy też wiem, że wy uważnie oglądacie te rzeczy. No i że postępujecie zgodnie z tym, co tam mówię, więc jest to takie pozytywne jak najbardziej dla mnie. Będzie jakiś film z Home Assistant, na pewno będzie, natomiast niekoniecznie ja go będę nagrywał. Widzę, że dobra, tutaj czytam dalej. Aha, gość, co na wizji naprawia laptopy. To na pewno zerknąłem na jego kanał już nie raz, natomiast teraz wpiszę sobie tutaj, żebym wiedział, o kim wy mi tu piszecie. A, już kojarzę. Już go kojarzę. On nie miał też jakichś takich odcinków, że coś tam kupował z Allegro i... nie pamiętam już, czy to była ta sama osoba, czy nie. Tak, słuchaj, tutaj komentarz do kogoś o Niku Tomasz. Lubię twoje, czyli chyba od Tomka, tylko taka gra słów. Lubię twoje live'y, ale przydałby się ktoś, kto skróci twoje wypowiedzi, no offense. Oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę, zresztą... Mało jest osób, które... Znaczy, nie ma chyba osoby, która mnie zna lepiej niż Asia. I słuchajcie, ja niestety mam taki zły nawyk, że jak się rozwinę na jakiś temat, to jeszcze wchodzę w którąś dygresję po prostu z kolei. I na przykład, jeśli kręcę odcinki, na przykład na kanał nawet, których sobie wcześniej nie przygotowałem w jakiś tam sposób, nie ubrałem tego w jakieś ramy i zaczynam to nagrywać, to trwa mi to wielokrotnie dłużej niż jakby napiszę sobie pełen scenariusz takiego odcinka. Właśnie z tego względu, że wchodzę w jakieś po prostu w dygresji i jest to zupełnie niepotrzebne, a na koniec jeszcze tak patrzę na to i sobie myślę, po co ja to mówiłem w ogóle, no i ucinam. I zazwyczaj nawet tego w tym filmie na końcu nie ma, bo są jakieś tam właśnie rzeczy, które w ogóle są bez sensu, żebym je wam pokazywał, często nie do końca właśnie związane z tematem odcinka, więc tutaj jak najbardziej jest taka osoba potrzebna i też tak uważam i jakby wiem, że to jest moja duża wada, że zresztą na poprzednich live'ach też na przykład niepotrzebnie się tak rozgadałem o cyberpunku, w ogóle się tam trochę striggerowałem na ten temat i było to zupełnie niepotrzebnie, a chyba paplałem o tym z 15 minut albo lepiej, więc zdaję sobie z tego sprawę i jest to jak najbardziej słuszna uwaga i właśnie to był też taki mój plan, żeby Asia mi tutaj pomogła w tym temacie. Dobra, tutaj czytam dalej wasze komentarze. Może tutaj gdzieś ze środka, teraz nie chcę, żebyście się, słuchajcie, poczuli pokrzywdzeni, ale przez to, że właśnie nie panuję nad tymi komentarzami, które mi piszecie, to nie obraźcie się, jeśli po prostu na któryś komentarz nie odpowiem, bo nie robię tego celowo, tylko po prostu...
Czujnik Geigera i test w Czarnobylu by się oglądało. Pisze Paweł Pietryszak. Słuchaj, Paweł. Strasznie mnie ciągnie, żeby pojechać do Czarnobyla, ale ostatnio już chyba wszyscy youtuberzy byli po prostu w Czarnobylu. Wszyscy już tam byli i kurde, jakbym znowu ja zrobił materiał z tego, to nie wiem, czy to by było takie fajne. No tyle tylko, że faktycznie ten czujnik byłby mojego autorstwa i może fajniej by się to oglądało, natomiast jest to takie moje marzenie, żeby pojechać tam do zony, zobaczyć, mieć nadzieję, że zobaczę coś, czego tam ktoś inny na przykład jeszcze nie pokazał. No, bardzo mnie kręcą takie klimaty w ogóle post-apo, więc tutaj jak najbardziej chciałbym. Natomiast no nie wiem, czy to dojdzie do skutku, natomiast widziałem, że są na przykład takie wyprawy wielbicieli czterech kółek, tam jakichś samochodów terenowych i oni jakby samodzielnie sobie takie wyprawy organizują. To nie jest na takiej zasadzie, że jest jakiś tam wyjazd zorganizowany, tylko jedzie się w kilka aut, wynajmuje tam przewodnika po prostu na miejscu i można taką wycieczkę odbyć, i to wcale nie za jakieś nie wiadomo jak kosmiczne pieniądze, raczej wszystko, że tak powiem, w takich no bardzo rozsądnym koszcie. Dobra. Hardware Unbox dostał Shadow Bana, a też nic złego nie zrobił. Tutaj napisał TXPR. Słuchaj, TXPR, Hardware Unboxed dostał bana, znaczy Shadow bana, ale dostał też informację od Google, czy tam YouTube'a, że takiego bana dostał i jakby cały czas takie informacje dostawał. Natomiast ja tutaj nic takiego nie zauważyłem i tak jak mówię, no nie sądzę, żeby to był shadow ban, po prostu jakiś tam temat związany z tym algorytmem, który teraz źle zażarł. Zresztą już po waszych komentarzach widzę, że być może nie był to jakby najlepszy temat, aczkolwiek nie żałuję, że zrobiłem taki odcinek, bo to było coś, co miałem w planie. I cieszę się, że w końcu doszło to do skutku. Nawet jakby tylko kilka osób miało na tym jakby skorzystać, to i tak jestem z tego powodu zadowolony. Natomiast jakby właśnie dzięki temu, że robimy te live'y, to też mam od was od razu wgląd po prostu w to. Chociaż powiem wam tak, tutaj niekoniecznie też to, co wy mówicie, jest prawdą, ale to z tego względu, że osoby, które są na live'ach, to są tacy najwierniejsi widzowie, można powiedzieć, że wy jesteście tą elitą tego kanału, która jakby no poświęca swój czas, bo jednak te live'y są długie, siedzicie tutaj, słuchacie tych pierdół, które mam do powiedzenia, więc jakby wy macie też troszeczkę spaczone pojęcie, zresztą tak jak ja, nie? Macie takie pojęcie o tym takie jednostronne, bo wam się większość tych rzeczy musi podobać, skoro nawet na live'ie tutaj siedzicie, nie? Natomiast jakby jeśli mowa o na przykład tych filmach najbardziej popularnych na kanale, to większość osób to nie są subskrybenci nawet, a co dopiero osoby, które przychodzą na live'a. I no i tak jak mówię, no nie ukrywam, że fajne jest to, jak oglądacie dużo osób, więc oprócz tego typu odcinków chcę, żeby co jakiś czas pojawiła się właśnie taka petarda, chociażby w stylu tutaj fajnym był też, fajnie zażarł też odcinek na przykład zablokuj wszystkie reklamy tam z Pi-Holem. No, czy też właśnie taki odcinek, te odcinki związane z siecią, czy to okablowanie sieci LAN w domu, czy właśnie radiówka szybka jak światłowód. I to były takie odcinki właśnie bardziej ogólne, które jakby przydadzą się większej ilości osób, a nie tylko jakby osobom, które są zapalone na punkcie IoT. Natomiast tutaj jakby chciałbym, żeby nikt się nie poczuł tu, że jest pomijany. Dlatego na pewno nie zrezygnuję z takiego kontentu,
który jest, powiedziałbym, bardziej ścisły. Dobra. O, tutaj ktoś napisał. Cybuch Art. Ja tam przypadkiem, żeby pod czołgi coś leciało podczas gry. Rozumiem, że mówisz o World of Tanks. Najśmieszniejsze jest to, że też sobie lubię czasem zagrać w czołgi. Dobra. Słuchajcie, przeczytam jeszcze kilka komentarzy. Nie przeczytam o kaloryferze, słuchaj, X Biuro. I słuchajcie, przeczytam jeszcze kilka waszych. Tak, tutaj Paweł Pietryszak napisał, mała uwaga, schowaj WP login na stronie IoT, bo będziesz miała taki. Tak, jestem tego świadomy, jak już strona ruszy, to będzie ukryty. Logowanie będzie ukryte. Tak powinno to wyglądać. Dobra, przeczytam jeszcze, słuchajcie, dwa wasze komentarze i będziemy kończyć. Dominik napisał, że odcinek o podkręcaniu na pewno już podkręciłeś i będzie wyklikany. No, Dominik, właśnie taką mam nadzieję, natomiast niezbadane są wyroki YouTube'a, więc zobaczymy. I teraz jeszcze komentarz od Michała H. Najlepsze zasięgi mają gówno treści, na przykład Fritz. No, słuchaj, jednak tutaj komuś się te filmy muszą podobać, skoro są klikalne. Tak samo jak się podoba Fame MMA i inne tego typu rzeczy. Więc no, już troszeczkę na ten temat powiedziałem na poprzednim live'ie, więc nie będę się jakby powtarzał. I ostatni komentarz na dzisiaj, słuchajcie, już jest trochę późno, a jeszcze muszę niestety zrobić kilka rzeczy. Waiting on today. Może więcej odcinków, które są bardziej uniwersalne, na przykład jak podłączyć wiele czujników do Raspberry Pi, jak to ogarnąć, jak podłączyć analogowe czujniki, coś co pozwala na rozbudowę o kolejne elementy. Akurat Waiting on Today, wydaje mi się, że to, co zaproponowałeś, to znowu jest bardzo wąskim tunelem tak naprawdę, który nie jest właśnie tak, nie jest to temat tak uniwersalny. Natomiast tego typu rzeczy na pewno na kanale będą. Także słuchajcie, dzięki wam wszystkim za to, że dzisiaj byliście. Widzimy się, mam nadzieję, że jutro, ale jakby mi się nie udało jutro odpalić tego odcinka, to mnie też nie zabijcie, bo nie mogłem niestety wcześniej kręcić, bo w ogóle coś ten aparat tutaj nie chciał mi wstawać. Nie wiem, teraz dzieje się tak, że mam tego autofokusa, ale tylko w jednym trybie i nie za bardzo rozumiem, o co to właściwie chodzi, zwłaszcza, że jakby tam nic nie ruszam i próbuję może splashować go jeszcze raz po prostu firmware'em, ale ewidentnie coś się stało złego. No ale tak jak mówię, no mam nadzieję, że tak jak się stało, to tak samo się odstanie. No a jak nie, będę musiał się tym zająć. Może jakieś styki między samym body a obiektywem się zaśniedziały. No zobaczymy. W każdym razie na razie zadziałało, więc jest ok. Mam nadzieję, że do jutra też to będzie działać, tak żebym mógł zrobić ten odcinek. Dobra, na dzisiaj to już, słuchajcie, wszystko. My się widzimy już jutro albo za kilka dni max, no zobaczymy. Jeszcze z takich rzeczy, no to tak jak mówiłem, będę teraz manipulował tymi czasami odcinków, więc być może kolejny w ogóle odcinek taki typowo projektowy pojawi się w piątek, a w niedzielę sobie zrobimy znowu live'a, a być może nie zrobimy sobie live'a w ogóle w niedzielę, a w poniedziałek się pojawi odcinek projektowy. Dam wam jeszcze znać i na YouTubie, i na Facebooku, jak ta sytuacja będzie wyglądała. Was zapraszam jeszcze, żebyście w ankiecie odpowiedzieli właśnie, co sądzicie
na temat ostatniego odcinka o czujniku smogu i SPIZ, i chociaż tutaj już pewien wgląd z tego czatu na to zagadnienie mam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, a kolejny zobaczycie jak zwykle po lewej stronie. Mm-hmm.